Wakacje to wyjazdy, a dla wielu to także mobilny gaming, czyli laptop. I właśnie dlatego w dzisiejszym materiale skupimy się na gadżetach do laptopa, które może nie zawsze są przydatne, nie zawsze są konieczne, czasami abstrakcyjne, ale będą dla Was pewną inspiracją, żeby swoje laptopowe stanowisko w jakiś sposób rozbudować, uzupełnić. Zapraszam do oglądania. Jak wygląda laptop gamingowy? No, każdy widzi i każdy chyba wie, jak zachowuje się taki laptop w sytuacji, gdy jest bardzo gorąco, no i uruchomimy na nim jakąś wymagającą grę. No i właśnie dlatego podstawą do gamingowego laptopa powinna być podstawa chłodząca. W sklepie mamy ich mnóstwo, ale ta jedna od Cooler Mastera przykuła moją uwagę. Notepal U3 Plus ma po pierwsze mnóstwo pozytywnych opinii, a po drugie pewne właściwości, których powinniście oczekiwać. Różne laptopy to różne układy chłodzeń, różne ułożenie elementów nagrzewających się. Dlatego w U3 Plus cała podstawa to płytka przepełniona dopasowanymi otworami, a wentylatory do zestawu dołączone są oddzielnie, no i mają takie bolce oraz specjalny klips, dzięki czemu możemy je ułożyć w odpowiednim miejscu, a następnie wpiąć i będą właśnie tutaj chłodzić naszego lapka. Temat ogólnie jest banalnie prosty w obsłudze, a pozwoli znacznie lepiej skonfigurować doprowadzanie chłodnego powietrza pod nasz sprzęt. Dodatkowo mamy tutaj kontroler obrotów, dzięki czemu możemy sobie tym wszystkim sterować manualnie, a całość podpinamy poprzez jeden port USB. Dzięki takiemu rozwiązaniu laptop nie powinien narzekać, że jest mu za gorąco. W końcu wyniki na poszczególnych podzespołach podczas rozgrywki w Cyberpunka były o 6-7 stopni niższe. Ewentualnie, jeżeli ta podkładka Wam się nie podoba, to mam coś jeszcze. Mianowicie, tutaj mamy podstawkę od Razera, która, jak pewnie się spodziewacie, jest niestety znacznie droższa, ale kiedy ją podepniemy, no tutaj zaświeci się RGB. Taki Cooler Master kosztował w okolicach 150 zł, a Razer bez promocji kosztuje 699. No i powiedzmy sobie wprost, to jest abstrakcyjna cena jak za taki kawałek metalu oraz gumy, mamy pasek RGB, natomiast wciąż jest to skierowane przede wszystkim do fanów marki, chociaż trzeba oddać, że owszem, lekko nam to uniesie laptopa, więc poprawi cyrkulację powietrza, no i dostajemy jeszcze kilka portów, żeby możliwości naszego laptopa rozszerzyć. Podpinając ją przewodem USB typu C w oplocie, dostajemy dwa porty USB 3.0, dwa porty USB typu C oraz jedno HDMI 2.0. Tylko czy za tyle pieniędzy warto taką podstawkę kupować, skoro w tej samej cenie możemy mieć, dajmy na to, podstawkę chłodzącą za 150 zł plus taki multiport Silver Monkey z HDMI 1.4, trzema portami USB 3.0 i jednym USB typu C. To poddaję pod dyskusję w komentarzach. Razer czy taki Cooler Master z dołączonym multiportem? Moją odpowiedź chyba już znacie. To, co Wam się na pewno przyda przy różnego rodzaju okolicznościach wyjazdowych, to przestrzeń dyskowa. Na filmy, na zdjęcia, na gry, których na przykład na swoim laptopie nie zmieścicie. Dlatego propozycja numer 1 to Adata SE900G, u mnie w wersji 1 TB. Niewątpliwie jest to jeden z najbardziej przykuwających uwagę dysków przenośnych, jakie miałem okazję użytkować. Nie minimalistyczny, a właśnie taki gamingowy, no i prędkości też nie rozczarowują. 2000 MB zapisu i 2000 MB odczytu na sekundę. Najważniejszy jest jednak ten aspekt gamingowy. Mianowicie całość zawiera podświetlenie RGB, część górna jest przeszklona i ładnie rotuje kolorami. Tylko znowu, czy jest to warte wyższej ceny? Pytam, no bo może borykać się z takim nadmiarem dysków M2 jak ja. Są one coraz tańsze, a można przykładowo kupić taką kieszeń. To Cooler Master Oracle R, którego tak naprawdę jedyną wadą są niestety ograniczone transfery do 1000 MB na sekundę. Poza tym jednak same zalety. Kieszeń pozwala na błyskawiczną zmianę nośnika, jest beznarzędziowa i doskonale oddaje temperatury ze względu na to, że całość jest jednym wielkim radiatorem. A Wy? Co w tej sytuacji byście wybrali? Dysk z podświetleniem RGB, kieszeń na obecne już dyski, a może klasyczne, niezawodne T5 i T7 od Samsunga? Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy jeżeli używacie laptopa, to korzystacie z tej klawiatury wbudowanej, a może czegoś oddzielnego. Prywatnie wolę to drugie rozwiązanie. Zawsze jestem bowiem zdania, że klawiatura zewnętrzna jest lepsza, bardziej precyzyjna, nie jest tak płaska, nie musimy trzymać ręki na ciepłym korpusie laptopa. Dlatego właśnie w dzisiejszych gadżetach dla laptopa, chociaż tutaj mówimy o takim typowym akcesorium, pojawi się klawiatura Cougar Puri Mini, która jest pięknie podświetlona. Jest to urządzenie 60%, idealne, żeby zabrać je wszędzie, przy okazji wyposażone właśnie w to RGB, przesmarowane przełączniki Gateron i nakładki PBT. Czy to co najważniejsze i co sprawiło, że wybrałem tą klawiaturę, mianowicie plastikowy cover, dzięki czemu zawsze przy transporcie jest zabezpieczona. Nie będę jednak w tym momencie przesadnie rozwodził się nad jej wszystkimi właściwościami, ale muszę przyznać, że w cenie 399 zł ona robi ogromne wrażenie i jeżeli chcecie jej pełną recenzję na kanale, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Do klawiatury z kolei potrzebna jest niewielka myszka, także mobilna, żeby nie zajmować zbyt dużo miejsca, w tym wypadku Razer Orochi, którym dysponuję od czasu premiery i nadal uważam, że to świetny wybór. Długo trzyma na baterii, bo nawet do kilkuset godzin na Bluetooth, jest też 2.4, no i mamy kształt, który generalnie pod kątem gamingu spisze się doskonale. A później zabieracie taką myszkę do pracy, przełączacie właśnie na Bluetooth, żeby oszczędzić baterię, no i patrząc na design, nikt nie powie Wam, że jest to myszka stricte gamingowa.
Uzbierało nam się tutaj trochę gratów. Jest klawiatura, myszka, laptop, dyski, no i do tego jeszcze podstawka chłodząca, więc trzeba było to wszystko gdzieś spakować. Dobrze, że mamy plecak. W moich rękach wylądował plecak Della o dosyć wymownej nazwie Gaming Backpack 17. I tutaj od razu uprzedzam, że na stronie wygląda on tak, a jak widzicie, podświetlenia nie ma, ponieważ to wszystko jest jeden wielki odblask, no i wówczas pojawia się delikatna paleta kolorów, ale nie jest to w żaden sposób tandetne i nachalne, całe szczęście. Wewnątrz mamy kilka sekcji wraz z tą utrzymującą nawet 17-calowego laptopa. Jest też wieszak na słuchawki. No i pewnie jesteście ciekawi, czy taki plecak zmieści nam wszystko. Zobaczmy. Co prawda sposobem, ale udało nam się upchać tutaj tak naprawdę wszystko, bo mamy i podkładkę chłodzącą Cooler Mastera, i laptopa, i dyski, i myszkę, jedynie podkładka Razera już raczej tutaj nie wejdzie. W każdym razie rzeczywiście ten plecak jest pojemny, no i jedyną większą wadą, którą w nim zauważyłem, to fakt, że nie mamy absolutnie żadnej przelotki na słuchawki, ale plecak solidny i cały nasz gamingowy ekwipunek do środka wejdzie. A co wy dorzucilibyście do takich gamingowych gadżetów do laptopa? Może jakieś słuchawki TWS? Albo w ogóle nie jesteście fanem laptopów i to jest wasz idealny kompan na wakacje? Piszcie pod spodem, tak samo możecie napisać, co powinniśmy zrobić z takim laptopem. Może jakieś gamingowe, streamerskie stanowisko oparte o lapka? Dajcie znać, a my widzimy się już niedługo. No i pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się, cześć!